targowisko przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej, popularny Zielony Rynek. Pan w wielu swoich stanowiskach wcześniej namawiał troszkę do bojkotu tego obiektu, jak również pan jakby chciał wpłynąć na przykład wysokimi opłatami targowymi na to, żeby tam był porządek. Obecnie wielu tych osób handlujących, wiele tych osób nie płaci. Czy taką reakcję państwo chcieli uzyskać? Obecnie część osób nie płaci, a część płaci niewłaściwej wysokości, co jest przedmiotem regularnych kontroli i doprowadzenia do porządku prawnego, czyli wyegzekwowania należytych zachowań, które oczywiście budzą sprzeciw, szczególnie tym niewywiązujących się ze swoich obowiązków. Natomiast egzekwowane jest to bezwzględnie, zarówno na miejscu przez Straż Miejską, jak i w drodze postępowania egzekucyjnego. Chciałem uzyskać efekt, którego wszyscy oczekujemy. Mniej więcej taki, jak jest w sąsiedztwie budynku Wojska Polskiego 12, gdzie wielokrotnie prowadzona działalność była ani niechlubą, ani nie spowodowała wyglądu dobrego dla miasta. Konsekwencja w podejściu doprowadziła, że obszar wokół pałacyku tak zwanego, czyli Wojska Polskiego 12, wygląda dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Porządnie, czysto, zadbanie, z zielenią, z drogami i wszystkimi innymi tego elementu. Nic innego nie pragniemy, żeby stało się na targowisku przy ulicy Curie Skłodowskiej. Czy to pan uważa za słuszne, wtrącanie się w sprawy prywatnego przedsiębiorcy, który prowadzi? No wiadomo, że to jest pewien konflikt interesów. Prywatne przedsiębiorstwo i prywatne stoiska, no a z drugiej strony estetyka miasta, prawda? No bo to już jest centrum miasta. W żaden sposób nie wtrącamy się do prowadzenia tam działalności. Chodzi o ten porządek. Tylko chodzi o wygląd i porządek. Próbujemy go narzędziami, które są nam dostępne, wyegzekwować, ale absolutnie nie wtrącamy się w prowadzoną tam działalność gospodarczą. W przypadku, jeżeli będzie tam porządek, czy pan będzie chciał, aby te opłaty uległy zmniejszeniu w tym miejscu? Jeśli będzie to wyglądało inaczej i będzie porządek, to absolutnie tak. A dlaczego my płacimy tyle, a tamci tyle? Bo tak zostało uchwalone. No, ale czemu tak uchwalone? Bo warunki, w których odbywa się to, nie kwalifikują się do opłat, które ale są to pobierane. Ale to nie dobre, takie same warunki są nawet lepsze niż tam. Był pan na tamtym tablu? Ale nie, chwileczka, my stoimy też na dużym tablu, 12 zł. Wie pan, że już nie przyjeżdża stało handlujące? No bo każdy mówi, no w tej ulicy, no to ciężko handlować. 12 zł, i tutaj 25 km dalej płacą 4 zł, proszę pana. I to na każdym tablu, a jest takie targowiska, gdzie do urzędu miasta wcale nie pobierają pieniędzy. Tak. To im chyba jest jedna stanie. Niech to będzie nawet po 100% więcej od Wrocławskiej, ale nie tyle, no jej. No, ale pan... chcemy sobie płacić kwotę 40 zł, nawet zgodziliśmy. Tak. I to też nie pasuje. I też nie a miasto wielce chce, żebyśmy poszli na bezrobotne, no bo nie chcecie od nas 40 zł. Likwidujecie jawnie miejsca pracy, które dzisiaj są pod ochroną, proszę pana. Ja się dziwię, zależy nam na godnych warunkach, godnych normalnych funkcjonowania. Ale jakim kosztem? Tak. Jakim kosztem? Niech pan się zastanowi, jak się skupi, powie nam coś do pana. To nie tylko ten zielony rynek, tutaj wszędzie, gdzie popatrzysz jeszcze, wszystko na cacy nie wygląda. Przecież tam jest... Od czego? No przecież, no zaraz, no chwileczkę, no nie nasza wina, że są takie warunki. My uważamy, my w takich warunkach pracujemy, to nam jest dobrze. Na to pasuje. No, robimy wam opłaty, płacimy inspektorowi i o co wam chodzi do biała? I przychodzą pracy, kiedy nas, tu jest strażnika, są w takim strasznym koszulach. Tyle lat targowisko, teraz się ktoś obudził, że nie do warunki. No ja cię... Jak się pracuje na tym terenie, na tym i na tamtym, to wszyscy mówią jedno. Nawet we Wrocławiu jest znana oleśnica z bardzo, z najwyższych podatków i opłat targowych. I pan dziś nie jest. Nikt nie wie. Nikt nie wie, że co ten burmistrz, co on nie może wam pomóc. No przyszliśmy na debatę. Ja do urzędu skarbowego przyniosła tę kwitkę, a ja mówię, panie, zabierz się pan. My nie jesteśmy dla pana zimni. A ja jestem urzędnikiem, ja dwa razy mówię, poza tym. Przyszliśmy w dobrej wierze z panem po prostu po ludzku porozmawiać. I co, żeby pan nam pomógł. I my prosimy pana o jedno. Flejter niech nam da datę, do kiedy zrobi nam halę, pod którą możemy wejść i normalnie pracować, a pan niech nam wystawi okres karencji od niepłacenia horrendalnie wysokich kwot. Bo innego wyjścia nie widzę i temat się będzie ciągnął do rana. I co znaczy, pan na to? Wie pani, no nie będzie ciągnął się do rana, bo nie ma o czym mówić do rana. To znaczy, że pan nam nie ja pomoże? Ja mam uchwałę rady i obowiązek jej egzekwowania i na tym polega cały... I pan nam nie pomoże w tej ależ... sprawie. Powiedziałem, na jakich zasadach wam chętnie pomogę. No. Nie, no to myśmy przyszli do rana. Ale nas niszczy
się pan tymi zasadami. Może pan zrozumie, że pan niech pan nam zawiesi tą kwotę, albo mniejszy do jakiegoś okresu, do jakiejś daty. Nie ja ją ustalałem i nie ja ją mogę zmienić. Ale czy pan to rozumie? Nie, no to dobra. Ja już pana mówię posiedzenie tej rady miejskiej. Ale rada miasta może coś z tym zrobić, jak pan może, nie może? Może na następny rok budżetowy. Tak. No to ale jak pan, to dobrze pan mówi. Pan jest śmieszny. Kiedy my już pracować, my będziemy już na kolejną przegrać chyba pod urzędem. No to idziemy. Dziękujemy panu, było miło. Do widzenia. Do widzenia. Po kierunku kazali wszyscy wrócą. Tak. Bo trzeba gdzieś wyżej pójść. Takie opłaty według nas to są bardzo lichwiarskie, także Rada Miasta po prostu uchwaliła je po to, chyba żeby tylko ten plac zniszczyć, a nie żeby jakoś tu uporządkować i tak dalej. Ja myślę, że porządek to jest takie względne pojęcie, bo można po prostu zrobić porządek, można to jakby wyczyścić i tak dalej, ale inwestycja to jest inna strona medalu, tak? Także chociaż po prostu niewątpliwie za miesiąc rozpoczynamy inwestycje, robimy halę po prostu na przebudowie i tylko tyle ja ze swojej strony mogę zadeklarować, że już się prace rozpoczynają, także mogę już tak powiedzieć, że już się rozpoczynają. No wie pan, ja jestem realistą, także nie wierzę w to, że burmistrz, to jest tylko ten, według mnie jest tylko taki wybieg, że stosuje taki wybieg, że jak będzie porządek, to ta opłata się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Ja w to nie wierzę osobiście, bo to jest tylko taka po prostu gra.